Szanowni Państwo, w trakcie imprezy dołączy do nas prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, prezes Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna, pan poseł Zawiślak. Organizacją festiwalu wydobywamy z zapomnienia pieśni partyzanckie, utwory istotne dla przywrócenia pamięci historycznej wydarzeń, które rozgrywały się wokół naszych domów na ziemi zamojskiej. O niezłomnej walce naszych przodków, żołnierzach Armii Krajowej, batalionów chłopskich, ich dowódcach w gehennie wysiedleń ludności powiatów Biłgorajskiego, Chrubieszowskiego, Tomaszowskiego, Zamojskiego w zapomnianym, choć zwycięskim powstaniu zamojskim w latach 1942-1943 oraz w wielu bitwach i potyczkach z okupantami naszej ojczyzny. Szanowni Państwo, podczas dzisiejszego spotkania każdy z uczestników wykona jeden utwór. Komisja konkursowa wybierze laureatów Festiwalu Pieśni Powstania Zamojskiego edycja 2024 w obu kategoriach konkursowych – soliści, duety i zespoły. Jury w każdej kategorii konkursowej przyznaje miejsca regulaminowe od pierwszego do trzeciego. Jury może również przyznać wyróżnienie lub nagrodę specjalną. Dla laureatów koncertu finałowego w obu kategoriach przewidziane są nagrody rzeczowe, statuetki i dyplomy pamiątkowe. Członkowie jury reprezentują powiaty ziemi zamojskiej uczestników Festiwalu Pieśni Powstania Zamojskiego. Jury wykonania będzie oceniała Komisja Artystyczna Festiwalu w składzie. Pan Tomasz Książek, przewodniczący jury, nauczyciel muzyk, instruktor zespołu instrumentalno-wokalnych kategorii S, wielokrotny członek jury festiwali i przeglądów muzycznych, wokalnych, również o zasięgu międzynarodowym. Drugim członkiem jest pan Jerzy Bałakut, muzyk, pianista, pedagog, instruktor muzyczny z MDK i ZDK w Zamościu, akompaniator zespołu pieśni i tańca Zamojszczyzna. Sekretarzem jury jest pan Marińczak, Paweł Marińczak, członek Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna. Dzisiejszy koncert finałowy Festiwalu Pieśni Powstania Zamojskiego rozpoczną występy zespołów. Jednak na wielką prośbę jednej z solistek, to ona pierwsza zaprezentuje swoje wykonanie.